A dzisiaj w odcinku kwas. A nawet aminokwas. Zapraszamy. Jakiś czas temu wybrałem się na targi AgroShow do Bednar. Tak, Grzesiek wybiera się na wszystkie możliwe targi w Polsce i nie tylko. Tym razem byłem sam, niestety. A to jest taka świetna okazja, żeby sobie razem pospacerować, bo tak na co dzień nie ma takich okazji, a tam to jest idealnie. Pooglądać maszyny, różne produkty i pospacerować tak, sobie z żoną. Spacer slalomem pomiędzy ludźmi, bo zawsze na targach jest mnóstwo tak. Zwiedzających. A podczas oglądania natrafiłem też na pewną polską firmę produkującą naturalne aminokwasy. No i postanowiliśmy u siebie na gospodarstwie, na polach założyć takie małe albo niemałe doświadczenie. Prawdę mówiąc, temat aminokwasów jest dla nas takim nowym tematem, tak? Tak, nowy temat. Jakoś specjalnie wcześniej ich nie stosowałem, więc nie mogę nic o nich powiedzieć więcej. Dlatego chcemy zrobić na kawałku pola przejazdy ze środkiem i bez środka, gdzie będziemy już jakby pierwsze efekty takie wizualne widzieć, czy coś się zmieniło w wyglądzie, w długości korzenia, w liściach. A na koniec? A na koniec oczywiście będziemy przeliczać, czy mamy z tego jakikolwiek zysk, czy te opryski przełożyły się na zwiększenie plonu. Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o aktualny stan, to na rzepaku wykonałeś już taki zabieg, tak? I dzisiaj możemy sprawdzić, czy są jakieś efekty. Tak, w rzepaku to jest na jesieni jeden zabieg w fazie 4-6 liści. W pszenicy niestety ze względu na pogodę jeszcze się nie udało, ale teraz właśnie najbliższy czas zastosujemy, no i pokażemy też efekty. Akurat w pszenicy postaramy się wrzucić jakieś zdjęcia. Pewnie. Wizualne. A na wiosnę ruszamy z kolejnymi testami, czyli będziemy jeszcze dwa razy stosować aminokwasy. No i tak jak Ania wcześniej wspominała, na żniwa okaże się, jaki efekt przyniosły. Aminokwasy łączysz z innymi środkami, tak? To nie jest tylko i wyłącznie przejazd z samymi aminokwasami. Tak, dokładnie. No tak, żeby jakby sobie troszeczkę zaoszczędzić i nie wpędzać się w niepotrzebne koszty, no połączę to z mikroelementami albo z jakimiś środkami grzybobójczymi. Fajną tutaj zaletą powinno być to, że takie aminokwasy otwierają też aparaty szparkowe na roślinie, na liściach. I wtedy inne substancje również są przez to lepiej pobierane. I pojawia się też pytanie, po co przed zimą w ogóle te rośliny stymulować, napędzać je, skoro zaraz będzie zima, no i jednak przejdą w taki stan spoczynku. Jeżeli nie będzie pokrywy śnieżnej, to ten środek pomoże roślinom w przezimowaniu. Po prostu będą bardziej odporne na mróz. Tak, a dodatkowo na wiosnę, jak już wszystko będzie budzić się do życia, tak, serce, kwiaty, motyle, no to te rośliny też mogą lepiej wystartować. Robiliśmy rozeznanie i na rynku dostępne są aminokwasy zarówno pozyskiwane z hydrolizy chemicznej i enzymatycznej. Nazwy bardzo trudne, ale tutaj Grzesiu się postara bardzo pięknie wyjaśnić w łatwy sposób. Ale ja na studiach miałem 4 z chemii. Ja nie wiem, czy dam radę, ale postaram się. 4 to jest dobry, tak? Więc krótka sprawa. Hydroliza chemiczna jest tańsza od enzymatycznej. Jednak tutaj przy wytwarzaniu aminokwasów powstaje duże prawdopodobieństwo, że część zostanie zniszczonych i nie mamy tak naprawdę pewności, jakie aminokwasy powstaną. Natomiast enzymatyczna jest taką technologią dużo droższą i powstają z niej aminokwasy biologicznie czynne, czyli takie łatwo dostępne dla rośliny w formie lewoskrętnej. Czyli już widzimy, że różnica jest znaczna. A podsumowując, jakich efektów możemy się, Aniu, spodziewać? Korzeń powinien być grubszy, dłuższy i grubsza szyjka korzeniowa. Tak, a jeszcze dodatkowe efekty wizualne na liściach. Te liście mogą być też bardziej grube i większe.